Dobra, zaczynam bawić się w mechanika. Nie to, że nie lubię cię, nasz serdeczny kolego, bo mechanik nasz to też kolega serdeczny, ale najwyższy czas się czegoś nauczyć nowego, a mnie to już od dawna męczy, żeby zacząć pewne rzeczy robić samemu, szczególnie proste, na przykład jak wymiana oleju czy filtra paliwa. Wiecie, to jest takie tak banalne, czemu nie? Jak tyle rzeczy robimy sami teraz, to czemu i nie tego? Dobra, ja ustawiam kamerę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Będziemy próbowali wymienić tą spodnią część, czyli filtr paliwa w Toyotce. Kurczę, jak tu niewygodnie. Nigdy jeszcze niczego przy samochodzie nie robiłem, poważnie. I to dlatego mi się tak to strasznie popsuło tego. Nie martw się, zaraz będziesz jechał z pomocą do mnie. Dobra, to najpierw trzeba to jakimś cudem odczepić. Już mi nie idzie. Później trzeba, ale ja to tak będę jeździł zamkiem po tym wszystkim. O cholera. Wiecie, że śnieg teraz pada i to ostro? Teraz to trzeba jakimś cudem odciągnąć i to. Dobra, jeden mam już kabelek odłączony. Teraz muszę... Nie, ten jest dobrze, bo ten jest razem z tym. Teraz muszę odłączyć jakimś cudem ten kabelek. O, proszę bardzo. Czyli macie tutaj dwa kabelki odłączone. I tu więcej chyba nic już nie ma. Kluczyki do odkręcenia tych dwóch śrubek muszę przynieść i to stanie się luźne. Wtedy odkręcam ten filtr, który znajduje się tutaj. Widzicie takie czarne? O tu. No i go wymieniam. Tutaj wchodzi jest dziesiątka śrubka. Próbujemy ją odkręcić. Zapieczone to. O kurczę. O kurczę. Czyli dawno chyba nie była odkręcana, jak ja rozumiem. Czyli filtr może też nie był dawno wymieniany. Ja tylko tutaj włożę te śrubki, żeby mi gdzieś nie spadły. Bo unieruchomię auto i będzie dupa. Dobra, jeszcze z tej strony. Tutaj na górze widzicie ten czarne? To jest pompka. Za chwilę. O, dobra. Popatrzcie. I teraz trzeba odkręcić filtr, odkręcić to, wsadzić nowy filtr i z powrotem to wszystko przykręcić. I w tak prosty sposób można wymienić filtr paliwa. Też ściemniał, nie wiem, jakie to są koszty wymiany. Poproszę, tu jest nowy. Ja polecam filtry wszelkiego rodzaju kupować oryginalne. Wydaje mi się to znacznie pewniejsze. Ale może wiecie lepiej, że nie trzeba, nie mam pojęcia. Dobra, problem w tym jest teraz taki, że w tym wszystkim jest paliwko. Więc trzeba to w jakiś sposób umiejętny wylać. Nie wiem, może tu dam jakąś miskę. Wiem. Z tego psy już nie piją od dawna. Podobno powinno to iść łatwo, ale nie idzie. Najbardziej martwi mnie to, że to się łatwo, tylko tam jest dużo szersze. Ja nie mam takich żabek. Kurde, ale ktoś to dowalił. Wiecie, ja widziałem, jak to jest robione. To można ręką zwyczajnie przykręcić. Wcale nie ma potrzeby robienia tego jakby na chama przykręcania. Dobra, idzie. Dobra. Pamiętajcie, żeby tego diesla w jakiś sensowny sposób gdzieś zutylizować. Ale z syfu wypadło. Ale co ja tu mam? Widzicie? Jakiś szlam wypływa. Rany. I tamtego jest cała masa jeszcze. Dobra. I teraz cały problem jest taki, że trzeba go tutaj... O kurde, to jakiś robił nadgorliwiec. Przysięgam, kuźwa, nie robi się tak. No ja mam problem, bo ja nie mam takich narzędzi, żeby to złapać.
nie ma jak. Ty zaraz wymyślę albo i nie. Przydałoby się to gdzieś, kuźwa, w lepszym miejscu. Wiecie, to można tak samo stąd wyciągnąć z rurek, bo tak widziałem, inna osoba robiła, jeden facet tak spokojnie, widocznie on se sam wymienia cały czas i dokręcał to tak, że wiedział, że brak, brak i odkręca i przykręca. Natomiast... O rany, ale tu jest syf. Popatrzcie, nie wiem, czy to widać. Wszystko, to jest biały korek powinien być, widzicie, jaka różnica? To trzeba wszystko umyć, przetrzeć. Ale dobrze było ten filtr wywalić. Chyba będę musiał, bo nie mam jak go złapać. I to jest cały problem. Klaudia chora. Jakbym ja go trzymał, to ona by może pociągnęła. Widzicie, jak to mechanicy mają? Za co biorą pieniądze? Jest taka zabawa, co? Zawsze. Dobra. Tutaj jest jedno. To jest paliwko, które idzie do silnika. A to jest paliwko, które idzie z baku. Dobra. Widzicie, no i mamy to uwolnione, co nie? I co to nam daje? No tyle nam daje, że mogę sobie to wziąć i w jakichś wygodniejszych warunkach zrobić. Zaraz wracam. Pół godziny później, proszę bardzo, odkręcone. Tu jest napisane 3 razy ręcznie maksymalnie przykręcać od 2 do 3 razy 14 nanometrów bardzo malutką siłą. Jakiś kretyn w Toyocie, bo to nie jest mój znajomy, bo ja nie wymieniałem jeszcze u niego filtra paliwa. Jakiś kretyn w Toyocie dowalił to na Hama, jakimś, no musiały być jakieś do tego obcążki, nie wiem, jakieś urządzenie. Także widzicie, jak się wszyscy znamy, zajebiście. No nic, już teraz nie będę miał. To jest kontakt, spray do czyszczenia różnego rodzaju właśnie takich powierzchni. Uszczelkę tą wywalamy. Ja sobie to najpierw wyczyszczę, później wywalę uszczelkę, chociaż właściwie wywalę uszczelkę najpierw, bo uszczelka jest nowa z filtrem. Dobra, teraz trzeba to poczyścić trochę, ja tam zaraz pójdę sobie do domu, to papierem porobię. I teraz tak, to wywalamy już ten filtr, tą końcówkę właśnie wyczyściłem. Teraz by trzeba było odpakować ten, czekaj, uszczelkę też wywalamy. Teraz wam pokażę, popatrzcie, ja mówiłem wam to już zresztą, ale tu jest napisane 3 razy ręcznie, 14, to jest bardzo niewielka siła. A minimum, nie, minimum 3 razy obrót. Także ktoś tu dobrze się postarał, żeby Marcinka zdenerwować. Wkładamy uszczeleczkę. Zakręcamy. I teraz widzę, że tu chyba mamy oryginał, bo tamten Madeń, popatrzcie, z Japonii, ohoho. Bo tutaj jest z Indonezji, czyli musiał być wymieniany i nie jest napisane Toyota. Ciekaw jestem, gdzie to było w takim razie zrobione, no bo... O, już, ręcznie, delikatnie. Bierzemy troszkę ropy na palucha i tutaj przeczyszczę tego. Robimy taką dodatkową, nie wiem jak to się nazywa. No i zakręcamy to fajowsko. Nie wierzę, sam wymieniłem filtr paliwa. A ja się do oleju przymierzam. To będzie. Jak ja wymienię olej, będę taki z siebie dumny. Pamiętajcie, to są zawsze jakieś tam oszczędności. Nie ma co się wstydzić. Troszkę czasu. Na farmie się tak dużo nie zarabia. To wszyscy wiemy. Stawka mechanika za roboczą godzinę waha się od 150 do 250 zł. Właśnie sprawdziłem. Za taką usługę, wymiany filtrów wszystkich w samochodzie, na ogół serwisy liczą około 2,5 godzin. Także policzcie sobie. No i po prostu, no co mam zrobić innego? Dobra. Tutaj zakładamy pierwszy wężyk, ten od prawej strony, bo to jest dopływ. Ale tego jeszcze nie zakładamy, bo za chwilę użyjemy pompki. Będziemy tak pompować, żeby tu mi paliwo wypadło i dopiero założymy. Chodzi o to, żeby jak najbardziej go odpowietrzyć. Dobra, na miejscu już tak jakby jest. I teraz trzeba włączyć tą wtyczkę, włożyć. Są dwie wtyczki. Jedna wtyczka. I... A gdzie ta druga? A, jest. Dobra, mam jeden. I tu mam drugi. Widzicie, jaki jestem cienki? Dobra, tutaj wkładamy. O, jest dobrze. I teraz na tym. Dobra. Dobra, jesteśmy na finiszu, znowu śnieg pada.
teraz założę tylko do końca tą rurkę i zacisnę, co będzie znowu zabawą na długi okres czasu. Dobra, mamy tu już zaczepione. Teraz wydaje mi się, że powinienem już zakręcić. Z powrotem przykręcić wszystko. I zaraz damy jakiś pojemniczek, czy jakąś serwetkę. Dobra. I teraz tu tą pompką pompujemy. Ale ja muszę coś podłożyć. Wiedziałem, że kilka będę mógł, bo tam cały przecież trzeba filtr paliwa, żeby naszedł. Ale muszę coś mieć do podłożenia. Muszę, to śmiesznie wygląda, ale wystarczy. I teraz pompujemy. O, już słyszę, że idzie. Tak, już idzie. Czyli tutaj wszystko działa. Odpowietrzanie. Tak, już zasysa, ale jeszcze cały czas widocznie filtr uzupełnia. Bo ja tutaj mi się nic nie pojawia. Słyszeliście? Bach, trysnęło. Uwierzcie mi na słowo, ja nie będę tutaj wam pokazywał, ale z tej rury trysnęło, czyli jest odpowietrzone. Zakładamy naszą rurkę ostatnią. O, wiem, czego nie zrobiłem. To powinno być tu włożone. Widzicie? Jestem niedbaluch. O, teraz jest dobrze. Jest to włożona rurka, no i znowuż ten zatrzask nieszczęśliwy. Trzeba jakoś sobie poradzić. W ten oto sposób stary zaoszczędził, nie mam pojęcia ile złotych, ale kilka złotych i mam zrobione. Dobra, idziemy sprawdzić, czy samochód odpali. Wiecie, pewnie tam może coś się na sekundę zdarzyć. Typu, nie wiem, że tak wiecie, zadrży czy coś, no bo tam troszkę powietrza się dostało. Ja nie mam pojęcia jak działa silnik, powiem wam szczerze. Teraz on leci na starym paliwku. Na pewno będzie jakiś moment. Odpalić musiał, odpalić, nie? Nie wiem ile tak trzeba, żeby to z tych rurek powietrze całe przeszło do silnika. Nie mam pojęcia, czy to jest dużo czasu, ile tam się mieści. Nie mam pojęcia. Dobra, niech sobie chodzi. Ja się pakuję. Także jedno zadanie wykonane. Została tylko mi wymiana oleju. No to dzisiaj znowu zobaczymy Marcina w akcji. Znowu jego tyłek będzie się wypinał. Tak, Marcin już jest tak, już jest budowlańcem. Zna się na poligrafii, zna się na komputerach o tyle, o ile oczywiście. Zaczynamy się znać na gospodarstwie i teraz będę mechanikiem rowerowym. Zaczynamy. No, patrz, jakie sexy rękawiczki. No ekstra. Dobra. Tylko lewatywa. Tylko lewatywa. Ja robię lewatywę samochodowi. Będziemy wymieniać dzisiaj olej i zaraz muszę się dostać tam do takiej klapki jednej, klapę zaraz pokażę, muszę ją dostać, bo tam chyba jest ten zawór od paliwa. Aha. Dobra. No dobra, zobaczymy. A, mam to. A, bo to widzę, o co chodzi. Widzicie, to jest ta śruba i teraz muszę jedną sobie tutaj schowam. Oni pewnie tej nigdy nie otwierali, bo aż zapieczona jest. Czy wy to widzicie? Nie widzicie. O, widzicie? Tutaj jest ta śruba. Ją trzeba... Zaraz oczywiście przed odkręcaniem tej śruby damy miskę pod spód, żeby olej wyciekł do miski. No i zaraz wam wszystko pokażę, jak to się robi. I macie prostą sprawę. No i dobra, i co? Dobra, na razie to właściwie teraz ja nie wiem po co to robię. Aha. Wiem, że to się wyciąga, bo to też trzeba wyczyścić, żeby później sprawdzić co tam się dzieje. Ale to na razie nie jest ważne. No. Filtr jest tu. I muszę ten filtr jakoś tego. Dobra, na razie muszę przynieść klawia miskę, bo do miski olej trzeba, nie? Tak. A masz miskę? Mam. Okej. Okay. Tam wchodzi 6 litrów tego, a to jest chyba 7. Długie poszukiwania oleju, to nie jest sponsorowane, ale takim wyborem padło. Nie wiem, czy to jest dobry olej. Podobno jest produkowany w Niemczech, a nie w Chinach. I firma jest jakby troszkę mniej może znana, może znacie, ale że mniej trochę znana niż te Castrole i Shelle.
ale przez to mówią, że są bardzo dobre oleje, bo niemniej po prostu w marketing wydają pieniędzy. Pamiętajcie, że wiadomo, jak coś jest mocno wyreklamowane, my płacimy za tą reklamę, nie? No. Znowuż Marcin się wypina. Kto wypina, tego wina. Tego wina. Kto prostuje, ten żałuje. Tylko wiesz, nie na głowę sobie. No wiem. Nie, bo to jest przykręcanie teraz. Się tylko jednej rzeczy boję tu, wiesz? No, jakiej? Czy tutaj nie musi być wymieniona podkładka? Wszyscy oni wymieniali podkładki, kuźwa. Co ty gadasz? Ja nie masz tej podkładki. Nie mam. Ja tylko nie odkręcę. O, jest, poszedł. Wiesz, to może się też zapiekać. Nie, ja wiem, to olej jest tam, kochanie. Co tu się zapiecze, kurwa? Nie wiem. Ale smar. Ale to mi... No, ale leci. No, a to jest czarne. O kurde. No bo tak, bo jesteśmy... Ile jesteśmy? 4 miesiące po terminie. No, z kilometrami to tam niewiele. No tak. Ale tak czy siak... Nie powinno się, bo myśmy używali samochód jakby do dociągania przyczep, nie jakby, tylko dociągania przyczep z ciężarem. I jak ciężko pracuje samochód, powinno mieć wcześniej. No dobra, i już teraz sam będę wszystko potrafił robić, to na pewno samochód będzie miał lepsze z nami życie. No dzisiaj to jest twoje takie, no... Pierwszy raz można nazwać. Raz, no. Marcina, pierwszy raz. No dobra, to tam, ale... Bigos, kuźwa. Dobra, teraz następna rzecz. Zobacz, kurak? Skończyło, tak. Poradę, miska no. Niemalże full. Widzisz? Tak, bo to jest chyba 7. No, to jak ją będziesz wysuwał, powoli. To już chyba wam mówiliśmy, że filtry uważamy, że powinny być przynajmniej do oleju i do paliwa używane oryginalne, ale to jest nasza prywatna opinia. Wcale nie musicie się z nią zgadzać. Z takiej przyczyny, że słyszeliśmy, że potrafią też tam odchudzać to wszystko. Ja wiem, a to jest taka jakby cholernie ważna część samochodu. Tam. Widzicie? Tam jest filtr. No nie wiem, dobrze widać. Nic nie widać. Nic nie widać, wiesz? No. Potrzebujesz, wiesz, tutaj manewrować. No dobra, musicie u siebie znaleźć filtr, go odkręcić i dowiedzieć się, jaki klucz macie. Ja miałem takie nieszczęście, tylko wiecie, jak się kupuje na Allegro, można oddawać. Kupiłem trzy różne te, polecali 76, 74, a ja mam 73. Także nie wiem skąd się biorą takie. Sztuka, ale czy udało się? Gejsza drobnie. Jest? Hurra. Hurra. Uf, kamień mi spadł. No. To jest problem, Klaudia, masz samochód unieruchomiony, więc jak po część pojechać? Znaczy nie, no wiesz, internet. Dobra. Machla. No widzę, że zawsze z tej firmy, ale to wszystko zafafrane. No. No tak, no. Co? I to ja powinienem jeszcze, tu gdzie się olej wlewa, o tu. Magnet? To powinienem otworzyć, odpowietrzyć to. A, tutaj. Nie, tam już nie sądzę, żeby coś się lało. I teraz to ściągamy. I podobno, ja widzę, że to on tu ma jakiś smarek, wiecie, ale podobno bierzecie olej i tą uszczelkę trzeba jakby pomacać tym olejem, znaczy przejechać. Posmarować też. Pomacać, macać to ty wiesz. Kurę możesz. No i teraz wkręcamy na miejsce filtr oleju. Ale popatrzcie, że to nie jest takie ciężkie, jakby się wydawało, co nie? Wszystko można zrobić. Jak mechanik sobie radzi, to czemu ja mam sobie nie poradzić? Co ja, gorszy od mechanika jestem? Kanał możecie zrobić, podstawiając sobie dwa pustaki. Kanał możecie sobie zrobić, widzicie, jak zrobiliśmy. Postawiliśmy auto na dwóch pustakach. No. No teraz będzie pewnie najgorsze, kurwa, teraz... tam się dostać. Uhu. I co, wypadł ci? No nic nie wypadł. Nie dramatyzuj. Nie dramatyzuję, żarcie. Dramatyzujesz po prostu. No bo przecież mówiłeś, że nie dramatyzuję. Ja ci nie wierzę.
Musi być kropka twoja na dyj, co? Tak. Kaldea mówi, że nie lubi, jak ja się do niej odzywam. Wolałaby, żebym milczał cały czas. Ty jesteś farmazon, bo dzisiaj cały dzień. Co robisz? Gdzie idziesz? A co? Bo ja jestem chory i potrzebuję cycka, a ona cały czas ucieka. Przecież wiecie, jakie są twoi faceci. A ja jestem zdrowa? Też nie zdrowa, ale no. Mi tam nie przeszkadza, że jesteś chora. Ale ty nie bądź natręt i przestań jęczeć o tej swojej chorobie. Ja nie jęczę o swojej chorobie. Nie, ja ją po prostu pielęgnuję. Nie bądź jęcząca pierdoła. Pierdoła. I zapomnijcie zakręcić tego, bo wam cały olej wycieknie. No wiesz, to trochę by była szkoda, żabciu. No i to poważna, no wiesz, olej to chyba 40 zł, nie? Oszczędność na tym, że samodzielnie potrafisz już wymienić olej, no to... No, ja tylko, że wylewam go. No, to po co wylewać? Ja wiecie, takie rzeczy chcę robić sam. Jeszcze tutaj są, o tutaj zaraz sobie zobaczę, tylko nie wiem jak to... Nie wiem jak to się nazywa, bo nie wiem jaki olej do tego kupić, bo tam jest wał, bo to jest napęd na 4 koła i jest wał, co nie, łączący. I ten wał też się lubrykuje co jakiś czas, tylko że ja nie mam pojęcia czym. Muszę pojechać do Toyoty i tak samo zwyczajna, jak to się nazywa, wiecie, te takie do smarowania, te urządzenia. Tawownica. Tak, tawownica, o, Klaudia no. Wie lepiej. No i po prostu tam się w 6 miejscach olej wciskasz i masz, Klaudia, serwis, ten duży zrobiony. Serwis duży w Toyocie, wierzcie mi, to są kupę pieniędzy. Czy no generalnie, no ja też się trochę nie dziwię, no bo to jest czyjaś praca, no ale wiadomo, że oni drogo mają godzinę i produkty są drogie, co nie? Jak tam dodacie to wszystko do siebie, to wychodzi kwota. No ale a tak teraz... jak można zaoszczędzić trochę. No wiesz, no my raczej szukamy oszczędności. Dokładnie. Zrobić go. Tylko i pamiętajcie, że olej to się nie wyrzuca do śmietnika. Trzeba z tym jechać do odpowiednich służb. My mamy znajomego mechanika. Roboty nie zrobił, to chociaż olej przyjmie. Tak to jest ze znajomymi. My się zawsze przejebanek. No tak. Dobra. Jedna flaszka poszła. Ja tyle kupiłem? 8 masz? Proszę? 8 masz kupiłem. Co, za dużo? Nie, myśmy tak chyba myśleli, nie? Że w razie czego, że jakaś dolewka czy coś. Aha. I lepiej mieć niż nie mieć. Chociaż pierwszy raz, wiesz, zobaczę ile mi zostanie. Przecież to, chociaż ja nie wiem, wiesz, olej też ma chyba swój przydatności. Daleka różnica w kolorze. Ale powiem ci, jakbyś teraz już wylewała, już by było czarne. Wiesz, bo tam wszystko jest brudne w środku, co nie? A nie powinno się na przykład wlać trochę? Pochodzić? Czyścić? Silnik, nie, no, no bo nie? To... No, no można tak, ale to szkoda. Tak się chyba nie robi, no. Już sobie myślę, ale mi dobrze. Mniam, mniam, mniam. Wreszcie stawy będę miał naoliwione. Ale teraz będę brykał, ho, ho, ho. No. W ogóle spalanie zero. Ty, ale wiesz, że olej na spalanie wpływa? Ludzie mówią, ja nie wiem czy ten akurat, ale mówią, że na przykład niektóre oleje poprawiają spalanie. Aha. Wiesz, jakieś widocznie, wiesz, delikatniej się silnikowi pracuje może, czy co? Nie wiem, no chciałabym. Szczerze mówiąc. Jemu to już, wiesz, on ma wbite dyszkę w dowodzie i... Szkoda, że nie pali tak jak nasze gaziaczki, pamiętasz? No, gaziaczki były super. Gaziaczki były najlepsze. No. I co? Chyba nie. Dalej pusto. Ty, ale tam jest dobrze zakręcony. Wylewa? Ty, no właśnie. Nie, nie. Nic się nie wylewa? Nie, nic nie kapie, nic nie... Nie, no przecież zakręciłem. Już, o, chyba na sam dole się pojawia. Aha. To będzie czarne zawsze, co nie? To nie będzie na... Nie, ten. No już. To już jest koniec, więcej nie. Tak? Wiecie co, jak to się ciężko gada do kamery, jak ona stoi z tamtej strony. Jak stoi na statywie, statyw nigdy ci nie odpowie nic złego. Zawsze się do ciebie uśmiecha, przynajmniej ja widzę, że się do mnie uśmiecha. A ona tak... No, no do brzegu. Dobra, więc... puenta. Najgorsze jest pozbycie się oleju. Powiem wam, że dziwię się, że do tej pory sam sobie nie wymieniałem oleju. Pamiętajcie, że ja pierwszy raz to robiłem, ale teraz jak już człowiek wie, co ma robić, to jest banał. To jest banał, no. Każdemu polecam. Nie wiem, ile kosztuje wymiana oleju, ale na pewno ze 100 zł sobie zaoszczędzicie. Może 200. Nie mam pojęcia, to jest jakby strzelam. Nie? A te pieniądze na przykład można przeznaczyć na to, żeby kupić lepszy olej do samochodu. Jakiś bardziej taki, no nie wiem, z wyższej półki. Albo starej baciki.
Albo starej waciki można. Nie. Za to, że tak się na mnie patrzy, to niech lepiej używa starej waty. Tej, co pierzesz wata, ta, co pierzesz tą watę, jest całkiem dobra jeszcze. Aha, dobrze. Ona ma dopiero 7 lat. Ale kochani, wracając jeszcze do tematu, nie odbijaj od brzegu. Czy chciałbyś coś jeszcze tutaj dodać? Tak, i mam uwalone ręce, mimo że używałem rękawiczek. Czyli widać, że mechaniorem nie jestem jeszcze profesjonalnym. Strasznie się ufaflałem, bo jak ciekł ten olej tam, to od razu mi te rękawiczki upieprzył i później już się upieprzałem. No to już poszło. Trzeba wymieniać chyba rękawiczki w międzyczasie. No i z takich rzeczy musicie kupić nasadki odpowiednie do filtra, bo to jest takie narzędzie, które musicie mieć i musicie mieć klucz na dużym wysięgniku, no w zależności gdzie macie ten filtr oleju. Bo wiem, że w samochodzie mi brat na przykład mówi, że pod samochodem wszedł i są takie uniwersalne podobno. No, ale jak macie czas i możliwość, to polecam robienie takich rzeczy samemu. Przynajmniej tych prostszych. I przynajmniej człowiek coś wie więcej, nie? Mhm. Czy dobrą puentę spuentowiłem? Tak. Bardzo dobrze. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.